Jesteśmy w kuluarach konferencji Zielona Energia dla Biznesu. Za nami kolejny panel. Główne wnioski z tej dyskusji, która przed chwilą zakończyła się na scenie. Panel, czego dotyczył szczególnie modelu rozwiązań dotyczących transformacji energetycznej. Tą transformację energetyczną my rozumiemy jako szansę dla przedsiębiorstw w podejściu do modernizacji technologii, zmniejszenia zużycia energii, czyli tą efektywność energetyczną, ale też rozwiązań, nie trzeba zapominać o rozwiązań OZE. I tu żeśmy się głównie skupili na takim modelu, który uważamy, że jest dość najprostszy, jest też naszym core biznesem, czyli rozwiązaniu on-site'owym, czyli instalacjach zlokalizowanych u klienta na terenie przedsiębiorstwa. Po pierwsze, klienci stają się niezależni w tym zakresie, bo energię produkują u siebie i nie wysyłają tej energii do sieci. Co za tym idzie? Ryzyko uzyskania warunków przyłączeniowych dla instalacji właściwie jest znikome. No ale niestety ten proces bardzo długo trwa i to jest pewien minus, bo nadal procesy pozyskiwania warunków przyłączeniowych w Polsce trwają bardzo długo w porównaniu do krajów europejskich. W Polsce to jest okres między 12 a 18 miesięcy, dla przykładu w Hiszpanii u naszych kolegów trwa 2 tygodnie. Więc to jest temat, który bardzo warto nagłaśniać i dobrze, żeby trafił do ustawodawcy i do URE, bo te przepisy powinny się zmieniać, żeby rynek osiągał cele dekarbonizacji, to potrzebne są ustawodawstwa, czas, strategia, pieniądze itd. Jeżeli mówimy o pieniądzach, to my reprezentujemy fundusz inwestycyjny, która poza taką czapką technologiczną, która jest w stanie wesprzeć klienta w doborze technologii, jesteśmy w stanie sfinansować te instalacje. Co za tym idzie? De facto klient ma pełen outsourcing i jego interesuje otrzymanie energii po cenie przewidywalnej, stabilnej, tańszej niż dzisiaj rynek oferuje i z dużą oszczędnością na kosztach dystrybucyjnych, bo te koszty równają się zero. A wiemy, że rynek dystrybucji, koszty dystrybucji będzie musiał rosnąć z uwagi na bardzo zły stan sieci energetycznych i same środki z KPO na pewno nie wystarczą. Jak w tej chwili wygląda dialog rynkowy, jeżeli chodzi o to rozwiązanie, bo z tego, co pani mówi, tu się wszystko zgadza i technologicznie, i finansowo. Jaka jest reakcja rynku na tą propozycję? Są ogromne potrzeby, jest dużo bardzo zapytań. Klienci zmierzają się z koniecznością raportowania, wkrótce raportowania ESG, ale wiemy, że raportowanie nie zmieni de facto, nie obniży emisyjności. I więc nasza odpowiedź jest bezkapeksowa, zmniejszająca emisyjność, jest ekonomicznie uzasadniona. Natomiast powiem, że jest pewien podział. Jakby korporacje zagraniczne, jest to model znany dla nich. Teraz, jeśli do nas trafiają, to wręcz jest to nazywane Solar as a Services. Jest to znany model i właściwie nie ma tego etapu tłumaczenia, na czym on polega. Wśród klientów polskich jest to nowy model, ale coraz bardziej klienci skłaniają się, żeby inwestować pieniądze w swój core business, z nas korzystać jako z firmy zewnętrznej finansującej, odpowiedzialnej za technologię i za efektywność tych rozwiązań. I tu płynnie możemy przejść do ESCO, bo mówię o efektywności. To z jednej strony jest oszczędność, o której mówiłam przy dystrybucji, ale też zajmujemy się całym obszarem zmniejszania konsumpcji energii, czyli efektywnością energetyczną. Potrafimy policzyć klientowi, czy dana modernizacja, którą klient zaplanował, bądź którą my możemy zaproponować na podstawie naszych wieloletnich doświadczeń, mamy blisko 20 lat doświadczeń na bardzo różnych rynkach, operujemy na 4 kontynentach, czy te rozwiązania, które ma dzisiaj albo które chce zrobić, są właściwe i czy rzeczywiście jedyne, jakie możemy zaproponować. Jeżeli już dojdziemy do konsensusu z klientem, że trzeba to modernizować i mamy na to pomysł, to składamy klientowi gwarancję oszczędności. I to jest to ESCO, tak? Czyli z oszczędności rozliczymy taką inwestycję. Znów mamy zero kapeksu na początku. My cały proces inwestycyjny przeprowadzamy, zarządzamy tym projektem, inwestujemy w niego i rozlicza się klient. Pierwsze rozliczanie następuje po roku działania takich rozwiązań, kiedy rzeczywiście zaprogramowane oszczędności pojawią się na koncie u klienta. To bardzo dobrze brzmi, ale to jest ogromne wyzwanie dla budowania partnerstwa, bo de facto klient nas musi wpuścić do środka, podzielić się bardzo dużą wiedzą, wieloma danymi,
musi też przyznać się trochę przed sobą, że do tej pory pewnych rzeczy nie zrobił albo nie dostrzegł, żeby zrobić. Wbrew pozorom jest to pewna bariera. Jeżeli już zbudujemy to zaufanie, to minie 6, znów 12 miesięcy, a czas do osiągania celów, jeszcze raz powiem, do tego do raportowania faktycznych zmian, które powinniśmy w przedsiębiorcach realizować, jest krótki. Więc bardzo potrzebujemy też Państwa jako dziennikarzy, żeby o tym mówić, promować i promować te rozwiązania, bo zarówno dla nas, jak i dla konkurencyjnych firm ten rynek jest bardzo duży, ale powinien być dużo bardziej aktywny. Proszę spojrzeć, jak dużo osób, słuchając Pani wypowiedzi, wpisało właśnie do wyszukiwarki albo do czata GPT fundusz inwestycyjny, transformacja energetyczna. Co w tym procesie transformacyjnym robi fundusz? No i na czym chcecie zarabiać? Nie prowadzimy działalności charytatywnej. My zarabiamy na pieniądze, które inwestujemy, ale ta proporcja między zarobkiem a efektem końcowym dla klienta wydaje mi się atrakcyjna. Tu jest relacja win-win. Ja lubię takie proste porównanie do samochodu. Jeżeli idziemy do salonu samochodowego i kupujemy samochód i sprzedawca nam oferuje auto, które będzie paliło podobno 5 litrów na 100 kilometrów, wiemy oboje, że to się nie zdarza, to są warunki laboratoryjne. I taką samą analogię możemy zastosować do naszych bardzo rozbudowanych rozwiązań, bo jeżeli byśmy ten samochód spłacali pod warunkiem, że on pali 5 litrów na 100 kilometrów, to byśmy byli szczęśliwymi posiadaczami ekonomicznego rozwiązania. Często jest tak, że klienci mają zaprojektowane modernizacyjne projekty, ale te decyzje są bardzo trudne. Czy za tym stoi rzeczywiście ta oszczędność? A my poszliśmy krok dalej i bierzemy na siebie to ryzyko obietnic. Trwa konferencja Zielona Energia dla biznesu, no i biznes mówi: sprawdzam, bo słyszy postulaty o efektywności energetycznej, wyjmuje kalkulator, liczy i pyta, czy to jest w ogóle mierzalne. Tak, jak najbardziej jest to mierzalne. Jesteśmy w stanie zaoszczędzić tą energię elektryczną, która, czy też nie tylko energię, bo tak naprawdę efektywność energetyczna to jest każdy rodzaj energii. I tą energię elektryczną, cieplną, czy nawet chociażby chłód, jesteśmy w stanie zmierzyć i zaproponować odpowiednie rozwiązania, tak żeby ograniczyć zużycie, bądź też przekierować chociażby na przykład ciepło odpadowe w takim kierunku, żeby jak najbardziej efektywnie wykorzystać je w procesie produkcyjnym danego produktu w danej fabryce. Także odpowiadam zdecydowane tak, jest to mierzalne. Zespoły po stronie klienta, z którymi wy współpracujecie i z którymi prowadzicie dialog rynkowy, jakie pytania zadają, jak definiują mapę ryzyka, co ich niepokoi? Przede wszystkim niepokoi jedno, okres wdrożenia danego rozwiązania, z uwagi na to, że w tym momencie znajdujemy się w takim momencie rynku, gdzie tak naprawdę ta transformacja energetyczna, czyli jednym słowem dekarbonizacja, bardzo mocno postępuje i firmy chcą mieć jak najszybciej efekt. Natomiast zaproponowanie danego rozwiązania łączy się tak naprawdę z najpierw audytem danego rozwiązania, tak żeby jak najbardziej efektywnie móc wdrożyć dane rozwiązanie w danej jednostce, żeby przyniosło ono wymierny efekt w postaci oszczędności, a nie tylko kalkulacji biznesowej. A w tej siatce relacji, czy jest zawsze tak, że po stronie klienta stawiany jest zespół, który zajmuje się tym projektem, czyli leadership, branżyści, prawnicy, księgowi, czy bardzo często tych kompetencji nie ma i wtedy pojawia się pośrednik, firma zewnętrzna, która to wszystko obsługuje? Firmy bardzo chętnie korzystają z usług takich firmy jak my, która jest ekspertem w dziedzinie, w której na co dzień prowadzi działalność biznesową. W związku z tym jesteśmy partnerem, niejako można powiedzieć częścią danego projektu. Bardzo ściśle współpracujemy zarówno z działami finansowymi, z działami prawnymi, jak przede wszystkim z działami technicznymi danych fabryk.